Witam was bardzo serdecznie w nowej serii na kanale, w której będę grał w GeoGuessr, grę, którą podpatrzyłem sobie na YouTubku, naoglądałem się, no i tak się naoglądałem, że zachciało mi się grać. Kiedy widzicie ten odcinek, najprawdopodobniej już się rozpoczął turniej, który gram właśnie z tymi tutaj, może nie wszystkimi, dokładnie ludźmi, które będziecie mogli obejrzeć już niedługo na kanale. Ja, jak widzicie, gram szósty dzień, tak naprawdę siódmy, no i szło mi całkowicie różno na dziennych wyzwaniach, w randze też nie jestem za wysoki, jeszcze bardzo dużo mylę. No ale okej, podejmę się dzisiejszego wyzwania. Mój znajomy ma 11 tysięcy punktów, okej. No to być może dzisiaj jest akurat proste daily. No wczoraj miałem w ogóle jakąś porażkę, ale tak to jak widzicie progres rósł i wczoraj było niefajnie. Dobrze, także lecę. Daily, wyzwanie. Okej, język znaczkowy. Okej, to mi podpowiada, że jesteśmy w Azji. I czy ja nie mam tutaj dźwięku? Dobra, mam już dźwięki. Także ja bym chciał się... Dobra, jesteśmy coś koło Indii być może, coś takiego. Nie wiem, czy znajdę jakieś inne informacje. Równikowy klimat taki. Gdzie ja mogę być? O, jakiś znak? Jakie macie tablice? A, to mi nic nie mówi. Nie jestem ekspertem. Bardzo dziwny język. Dialog. Kurde. Ale tu nie ma... Jaki tu jest teren? Czy to jest... To jest jakaś większa droga? Okej. To jest podjazd na tą drogę. Być może. Być może z tego się dowiem trochę więcej. Okej. Takie długie blachy chłop ma. RE01, no. To nie Indie. To w takim razie co? Taki znaczkowy jest mniej więcej tutaj. Ej, a to? Jakbym znalazł jakiś znak. Może jestem faktycznie w Sri Lance. Oh no. Please don't. Please get me up. Get me up. Podnieś mnie. Nie, Google Mapsie. Ja chcę iść tam na górę. O, a co my tu mamy? Ej, no Sri Lanka vibe. Dobrze, ja daję Sri Lanka, nie wiem gdzie dać. Kliknę. Chwila, tam była droga. Tam było E01. Yo! Yo! Okej. Okej. 300 IQ. Europa, maybe? To jest USA. Yo, co za gorsza jakość. Pokaż mi język. Tony, dobra, to nie jest USA. Skandynawia być może jakaś? Po klimacie? Po klimacie i po pasach żółtych, nie? W Europie to właśnie... Okej. Czy tu jest ciepło? No tu jest tak... Ciepło dość. Nie, no to jest USA. To nie USA. Kurde, ciężko mi powiedzieć, czy to jest... To jest... Teraz się pogubiłem, szczerze. No i to jest ten moment, kiedy się totalnie gubię. Tam było 8 ton niby, nie? Not passing zone. Dobra, to jest USA. No to skoro to jest USA. Ja się na USA nie znam kompletnie, ogólnie się o mnie chodzi. Emergency door. Jak tam stan słońca? Słońce nad nami, duże słońce. USA. No nie wiem. Może jakaś Indiana. Może Wyoming. Kurde, ciężko mi się zawsze stwierdzić. Na pewno nie jesteśmy na północnym, bo już tak skandynawsko powiedziałem, że jest, nie? Jeszcze pojadę kawałek. Nie skandynawsko, to bardziej północ. Ja mam jakieś potwierdzenie, że to na pewno jest... O! Potwierdzenie, że to jest USA. No to chyba nie jest. Chyba jest, kurde. W USA mają wszędzie pełno tych flag swoich.
Z jednej strony 8 to... Nie, dobra. To jest na pewno USA. Time Travel. Tyler Road. Dobrze, gdzieś północne USA być może. Tak bardziej... Bardziej właśnie skandynawsko. Może nawet tutaj gdzieś. Okej. W USA 500 km. Dla mnie to jest bardzo dobry wynik. Skandynawsko wyglądające USA. To wygląda jak nigdzie, nigdziów tak zwany. O, może jakiś język strzapnę. Winter Perle. Sonne? Zima! Sonne jest w Finlandii. Klikam Oulu, tak na środeczek. Yo, byliśmy aż tutaj i nie mają cały czas śniegu tam? Wow. To ciekawe. Ale Sonne jest w Finlandii, a to wygląda... To wygląda jak bieda. Takie drogi? 70? Chłopie. W sumie jak pieskowe drogi... Jakbym wiedział, jaki to jest kontynent jeszcze. Może być wszystko. Inaczej, Ameryka Południowa, jeżeli słońce jest na północy. Słońce jest na... Południu. Czyli ja mogę puszować Estonię jako pieskowe drogi? Tak, mogę puszować Estonię! Wow! Dobrze. Dobrze, że włączyłem nagrywanie akurat w dzisiejszym dniu, nie na wczorajszym. Bo to była porażka i jesteśmy gdzieś w jakimś mieście. I teraz się wywalę, bo ja nie znajdę. Yo! Co to jest za język? To jest język z tej grupy tutaj. O, czy to jest taki? Tajlandia? Tak wygląda, nie? A kliknę w Tajlandię. What? No co ty dajesz? No to wygłupiłem się na koniec. To się wygłupiłem na koniec, bardzo daleko. Okej, okay, to na wyzwaniu codziennym nie poszło mi aż tak źle. 200 punktów do levela, 16 tysięcy, no nie jest to moja najlepsza runda. Tutaj na końcu, ale bardzo ładnie, ładnie, Sonne Finlandii, tutaj Estonia po piaszczystej drodze. USA bardzo blisko w ogóle, nie? No i Sri Lanka, to bardzo ładnie mi poszło, myślę. W ogóle w pierwszej rundzie max punktów, ale po tą drogę zobaczyłem, nie? Na Zoomie, że to jest właśnie ta... E01 cała. Jak blisko ja w ogóle byłem. Wow. Aż za blisko, nie? Aż nienaturalnie za blisko. Dobrze. Teraz pójdę na pojedynek i dostanę w dupę pewnie. Bo jakieś smurfy będą grali. Coś takiego. No wynik drugi. Drugi najlepszy w mojej historii. No to co? Lecimy na duelki. Będzie... Będzie źle. Silverek. Gold jest w ogóle do jakiejś wysokiej ligi, chyba 650 punktów, to ja się boję, że nie wbiję. Moim celem jest nie spaść do brązu ogólnie. Oczywiście duelki są na mapie świata i witamy w jakimś ciepłym kraju. Okej, okay, Indie. Tu starałem się puszować. To jest... Indie, takie bardziej suche Indie. To ja klikam tutaj. Pin mi znikł ogólnie, to muszę odświeżyć stronę. Okej. Okay. To jest ten język tu mniej więcej, gdzieś w tej okolicy. Oponent, nie wiem, nie pikuje. Okej, okay, Bangladesz. I byłem troszeczkę bliżej. 200 punktów. Zadajemy. Round 2. No troszeczkę zwlekałem, nie? Być może on by tak szybko nie... Okej, gdzieś jesteśmy? Gdzieś jesteśmy? Dobrze powiedziane. Okej, dobra, tak długie nazwy, to ja po prostu jestem zapikowaniem Danii. Dania z Norwegią lubią takie nazwy mieć. Takie długie właśnie. Tego się ostatnio dowiedziałem w GeoGuessrze.
Ja puszuję w Danię, mam nadzieję, że się nie przejadę. W Unii byliśmy. Wow. Byliśmy w Austrii, kolega nie zapikował. Takie długie nazwy też w Austrii. No niemieckojęzyczne, ale to wszystko bardzo podobna grupa języków. Dobrze, że w Europie. Przerywane linie, Google zielony. Oj, tu mogę dostać w łeb. To jest jakaś Afryczka może? To jest jakaś Afryczka. No nie wiem, naprawdę. Musiałbym jakieś inne miasto znać. Ogólnie jak ja speedupuję przez klikanie spacji, to nie wiem czemu, ale mi się czarny ekran pojawia. Okej, jedziemy po prawej stronie. Przejechałem to auto? Przejechałem. Pokaż mi blachy, wariacie. Niebieskie. I fajny kierowca ogólnie. Czyli klikamy... Nie wiem, może w Ugandę? Nie wiem dokładnie, które są państwa w Afryce na mapie. Ale ja po prostu kliknę w Ugandę i liczę na szczęście, że to jest gdzieś właśnie... Może Botswana bardziej. Okej. Okay. To był Senegal. Ale zadaję mu obrażenie, on w ogóle gdzieś kliknął w jakąś Nową Zelandię z jakiegoś powodu. Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. To jest Nigdziów. Nigdziów pospolity. Tu ktoś bardzo zostaje w ryj. Ogólnie nienawidzę takich lokacji, nie? To jest bardzo... Bardzo ciekawy teren. Yo. Tak piaszczyście? To jakaś Albania może? To jest straszne, to może być wszystko. Byłem bliżej, on dał Ukrainę z jakiegoś powodu. Well. Trafiłem na oponenta o podobnym poziomie na szczęście, także mnie nie niszczy. Okej. Okay. Black and White. Salzburg. Niemieckojęzyczny. To nawet bardziej niż niemieckojęzyczny. To są po prostu Niemcy. On już pikuje Niemcy po prostu. Myślę, że to będą dolne Niemcy. Yo, on znalazł. To była Austria. On mnie bije. No, kolega tu się pofarcił. Dobrze, że grałem w dolne Niemcy, nie górne Niemcy. Bardzo ciekawe przejście dla pieszych. Okej. Okay. Jesteśmy w Serbii. Kliknę w bel, po prostu. W Serbii? W Serbii jesteśmy, no. Belgii! Okej. Okay. Okej, okay, to fajna Serbia. Jednak nie jestem taki dobry, jak się okazuje, w rozpoznawanie znaków. A już to pokazuje się z Kiliszu, nie? Yo. 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 Hacker na pustyni. To wygląda jak Indie w ciulnie. To wygląda taki... Ciul gęsta zabudowa. Chyba, że to jest jeszcze Ameryka tego. Ameryka Środkowa ewentualnie. Ale po takim trackerze to... Madagaskar. Yo. Damage już 2,5, także trochę mu zadałem. Niezły tracker na Madagaskarze. 10 metrów, okej. Okay. Żółte blachy na ciężarówkach? Maybe Dania? Na osobówkach nie ma. Oj, a może nie? Lages.
Kurde. Bardzo duże miejsce i bardzo mało mi mówiące. O, znak. Policaj. No policaj, no to musi być da. Duże miasto w Danii. Kopenhaga, maybe? Maybe Kopenhaga? Marlana Cvergas. Mariana, przepraszam. Yo, to była Ameryka jednak. I dostaję w dupę, i przegrywam. Ha! Czemu? Czemu nie wyglądało na słońce nie spojrzałem. Jesteś rookie traveler. No nic, lecę nexta. Jeden dupiony. Coś tu po angielskiemu daje. No, nie czuję się pewny teraz. Straciłem całą pewność. What? Czerwona ziemia? Nie wiem, jakiś New Zealand? Może dziki? Co? Yo, ale dzikie miejsce. Jesteśmy zamknięci na parkingu. Totalnie. Totalnie nie wiem. Wiem tylko, że po angielsku tu piszę. I to wszystko, co ja wiem. Jest ruch lewostronny. Okej, on był bliżej. Dobry kontynent, to się liczy. On ma w ogóle więcej elo ode mnie, to o wiele więcej. On jest już prawie w golcie, nie powinien być? Australia! Big City Australia. Dam teraz w tą stronę. Okej. Ale ruch tak lewostronny jest. Dobra, git. Znalazłem domenę, mam nadzieję, że on kliknie gdziekolwiek indziej. Dziękuję. Niewiele punktów, dlatego że dobry kontynent, on jakiś... Myślę, samą wyspę kliknął, nie? I on dostaje tak mało obrażeń na łeb. Oj. Co z tego, że jest tu ładnie? Nie masz europejskie blaszki? Nie masz blaszek, bo ci zblurowali w ogóle całe auto. To nie są europejskie blachy. Słońce jest na północy. Jakieś dzikie Chile nawet bym powiedział. Coś między Argentyną a Chile, coś takiego. Zobaczę zaraz, czy mam rację oczywiście. Tak mi się to wydaje. Nowa Zelandia? Chłopie, jak ty stwierdziłeś, że to jest nowa... Chłop po prostu wyspy klika w tej grze i punkty tak zdobywa? Nie wiem, po czym można byłoby to powiedzieć, że to jest Nowa Zelandia. To jest Kolumbia? Nie, to jest torba losowa. Nie. No, szykuje się kolejny szybki los, trankedzik. D? Nie miałem drogi D. To jest Turcja? Tak. D225. Ja chcę mu dawać czas. D260. 180. 300. 260. 225. Ja chcę mu dawać czas. Nie chcę mu dawać czasu. A nie znajdę D225. Chyba, że jak już zapikuję. D625, dobra. On w ogóle kliknął z wykrajem na wybrzeżu. Dobra, żyje. Ale tam jest, okej. No to bym nie wiedział. Miałem poprawny kraj, to się liczy. Bo teraz jest szansa, że w ogóle wypadam. Jest szansa, że totalnie wypadam teraz.
Sri Lanka jakaś. Sri Lanka, proszę. Powiedz, że są podobne znaczki do Sri Lankowych. No jest taka szansa, nie? Tajlandia jednak. No i wypadam chyba z tego turnieju. Yo. Nie rozpoznaję tych języków. No dobrze, to ostatnia runda. Trzeba się upokorzyć do końca. Że tak powiem. Znowu trafiam na chłopa, który ma 600 elo prawie, nie? Ja nigdy tyle nie miałem. No nie wiem, za słabo rozpoznaję na świecie, no. To nie Europa. To jest... Co to jest? To jest jakiś Meksyk. Parada jako przystanek. To jest jakiś Meksyk, guys. O, tablicka. Subiertas Liveras Multinacha de Mayo. De Mayo. A co wy tu macie poza Mayo? Tam gdzieś góry. Dobrze. Lecimy w Meksyk w takim razie. Mogłem dać Amerykę Środkową. Chile? Nie spojrzałem na słońce, ale... Wydawało mi się... I chłop trafia kraj. To jest niepojęte dla mnie w tych ludziach, że oni kraj zawsze trafiają. Czy to jest Polska? To jest Polska. No, tak, to jest Polska w ciul. Dobra, na Polsce się nie mogę wygłupić, guys. Na Polsce się nie mogę wygłupić. Na Polsce się nie mogę wygłupić. Lokal do wynajęcia, Żabka, co to za miasto? Kielce. Kalisz, Kielce niżej, Kielce. Nie wiem, rozpoznaj, mylę ciągle, gdzie są Kielce. Są Kielce. Let's go. Nie wiem, czemu tak nie mogę tych Kielc znaleźć. Zobaczymy, co gra kolega z Ameryki. W Hiszpanii, chłopie. Na moim terenie. To ty dostajesz. Och, ale poczułem teraz siłę, nie? I koniec tej siły, co? Ale syf. Co, klikniesz Magadaskar tak dla jaj? Nie klikamy w Magadaskar. Mada, to ja będę zaraz. Magadaskar. Gdzie ja jestem? To jest jakaś cywilizacja. Ale zanim do niej dojadę, to on już będzie gdzieś głosował pewnie. Mongolia jakaś. Bułgaria. Yo, żyje. Jakiś wygwizdów totalny w Bułgarii. Ha! Totalnie nie wiedziałem, gdzie jestem. Klisowici Eracji. Ci jest w Chorwacji. Się nie mylę. Mam nadzieję, że się nie mylę. Proszę. Niech moja wiedza języków słowiańskich odda. Wygrałem. Wygrałem. Odbiłem punkty. W sumie nie wiem, ile jestem stratny, ale dziękuję wam za oglądanie tego filmu, jeżeli wam się podobał. Zapraszam was już za najprawdopodobniej niecały tydzień na odcinki, kiedy ludzie o moim poziomie skilla będą walczyć między sobą w drabice typu Szwarcowskiego o pierwsze miejsce. Na razie, hej, pa. Cześć.